Cześć, witajcie, zaczynamy nasz stream pierwszy. E, przygotowałem sobie karteczkę. Na karteczce mamy różne zagadnienia i chciałbym zrobić w ten oto sposób: że powiem e, jedno zagadnienie i będziecie zadawali po prostu do niego pytania albo swoje opinie. W międzyczasie też będziecie na czacie wyrażali. Ja tutaj mam czat, ten czat działa raczej bezpośrednio. I tak będziemy e, jeden dział w opisie. Macie jakie działy będą dzisiaj przedstawione. Ja wam przeczytam e, zalety upraw hydroponicznych, wodnych, system uprawy, miejsce uprawy, rodzaje nawozów, e, urządzenia pomiarowe, napowietrzanie, oświetlanie i rośliny na początek. Ale na fejsie nie ma. No to nie poradzę. Ale jest na YouTube, także widzicie na YouTube. Dobra, zaczynamy od początku. Potem będzie taka większa sesja pytań ogólnie o wszystkim, co tam chcecie. Przewiduję godzinę max, półtorej, żeby nie zanudzić. A jeżeli to będzie za długie, to podzielimy po prostu na dwa i bez problemu. Dobra, zalety wady upraw hydroponicznych. No to mamy większą wydajność. Jeżeli jest większa wydajność, to możemy tym samym nakładem pracy zrobić sobie więcej tej uprawy. Większa wydajność to tak samo szybsze zbiory. Mamy te zbiory szybsze, te zbiory są większe, jest ich więcej na danym, danej jednostce przestrzeni. I dalej możemy kontrolować ilość nawozu, bo zobaczcie, w glebie dolejemy do tej mieszanki tego trochę nawozu i ten nawóz no nie wiadomo, czy poszedł w glebę, czy roślina to zużyła, czy ten nawóz jest wykorzystywany. Czy no, czy no nie, czy nie jest wykorzystany. A dlatego w hydroponice, czy wszystkich uprawach wodnych mamy urządzenia pomiarowe, którymi możemy bezpośrednio w mieszance zmierzyć, czy, czy to wszystko zostało w, 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 w tej wodzie, czy te nawozy roślina wchłonęła, czy tych nawozów roślina nie wchłonęła, czy mamy już dolać, czy jeszcze nie, czy się wstrzymać. I wiemy, że to, czego roślina nie zużyje, wymieniamy w pożywkę i zalewamy nową z nowymi nawozami. Także wiemy, ile tego daliśmy, wiemy, jakie jakości są te nawozy. Dalej mamy kontrolę wilgotności gleby. Tutaj nie mamy gleby, tylko mamy bezpośrednio wodę i wiemy, że nie przelejemy tego. Ja pamiętam, zawsze mam duży problem przy uprawach w w ziemi, że albo za dużo tej wody dolejemy, albo tej wody, albo tej wody dolejemy, tego nawozu dolejemy za mało z, z tą wodą, nie wiem jaka jest wilgotność, albo roślina jest przelana, albo roślina jest nieprzelana, także no, nie służy jej to dobrze. A w uprawach bezglebowych mamy taką możliwość, żeby kontrolować wilgotność. Dalej mamy. Możemy zrobić przy kontroli wilgotności automatyczne podlewanie, bo mamy różne te systemy i niektóre te systemy potrzebują przelewania tej wody przez cały system. Także możemy sobie ustalić, jak często, jak dużo, jak długo. No i same, same plusy z tego są. Jeżeli mamy całość zamkniętą w zbiorniku że wystaje, powiedzmy o takie oczko tylko. I z tego oczka wychodzi roślina, to i parowanie jest mniejsze, bo parowanie odbywa się nie tylko przez liście, ale także przez glebę. Ta woda, którą dostarczymy, ucieka w spód i tracimy ją. A mając zamknięte wszystko, w, czy to w szczelnym zbiorniku, czy w jakimś obiegu, wiemy, ile roślina zużyła wody. I jak dowodzą różne badania, to tej wody zużywa się mniej. Zdrowsze rośliny zapewni nam to, bo niektóre czy to robaczki mają pewną swoją fazę rozwoju w ziemi i w glebie one tam składają jajka, wykluwają się i potem pyk, pyk, pyk do góry na naszą roślinkę i ta roślinka choruje. A jeżeli nie mamy, nie mamy gleby, tylko mamy po prostu czy to kamyczki, czy bezpośrednio niemalże wodę w systemie korzeniowym, to tej fazy. No, nie ma po prostu. Nie ma też wilgotności takiej skrajnej, bo ta woda nie paruje ze spodu i przez to też choroby grzybowe są eliminowane. Tylko musimy pamiętać, że trzeba zapewnić im odpowiedni, jakby to powiedzieć, no, cyrkulację powietrza. Bo jeżeli cyrkulacja powietrza jest nieodpowiednia, no to będzie się ta wilgość tam osadzała. To są takie podstawowe powiedzmy podstawowe zalety upraw w hydroponice zerknę na was na wasze komentarze hmm, Siema, siema, cześć. Gdzie można kupić timer, który działa cyklicznie 15 sekund 5 minut? AliExpress, Allegro. Tam sobie Piotrku, kup takie coś. Nie jest to drogie. Także no, tam masz, zegar, masz 10 programów on/off, czyli raz włącza, raz wyłącza, to jest już jako jeden. I masz 10 takich ustawień, przynajmniej w tym, co ja mam. Używam tylko dwa, rano i wieczorem, włącz, wyłącz. Kiedyś jeszcze używałem odnośnie, odnośnie weekendu, żeby to inaczej działało. No, resztyną tego może tak nie polubić, ale no, liczyłem się bardziej ja niż takie, niż takie inne rzeczy. Mm, dobra, co my tam mamy dalej? Mm, mm, mm. Ty, ty, tak, y -hmm. Jestem jestem byłą królową zasłuszania roślin. <śm> no właśnie, to jest właśnie ten problem. O, chyba jak wszyscy, no właśnie. Na kulik, jak wszyscy. No, jest problem z tym ustaleniem, dlatego no dobrze jest mieć to wszystko pod kontrolą, właśnie w uprawie wodnej. I dlatego tu się dzisiaj spotykamy, żeby sobie, no, tak pokrótce omówić to wszystko. Chodzi mi o aeroponikę, gdzie jest ciągły cykl oprysku. Mhm. Albo Arduino zrobić, tylko to już trzeba się pobawić, poczytać po forach, jak to połączyć, żeby to miało ręce i nogi. I Arduino, odpowiednie sterowniczki sobie zakładasz. No, i to jakoś będzie miał ręce i nogi. Będziesz mógł sobie sterować tak dokładnie, jak będziesz chciał sobie w programie wklepić. Także Arduino byłoby chyba najlepsze. Witam. Czy wszystkie nawozy Biobis nadają się do hydroponiki, ponieważ pisze, że można używać do hydroponiki niemechanicznej. Tak sobie to powiększę, żeby to lepiej was widzieć. Przecież to nawozy or organiczne, nie wiem, trzeba by zapytać producenta, ale producenci często potrafią pisać takie rzeczy, żeby tylko sprzedać, tak? Na przykład ostatnio był post na naszej grupie, e jeden z użytkowników napis napisał: kupił nawozy Kany i te nawozy to była nie Aqua, tylko Hydro, a Hydro jest do systemów takich jednorazowego użytku, czyli te nawozy można użyć tylko raz. Ale z kolei inny użytkownik pomierzył pH, pomierzył zużycie tego nawozu, to znaczy, czy cenie spadło za bardzo, czyli stężenie tych soli i wyszło mu, że to jest bez różnicy, że można to dalej używać i trzymać, także trzymało pH. Także no, nie wiem, jak to się ma do innych takich rzeczy. 10 punktów start stop to wiele za mało. No, dlatego ci palcem Arduino tam już będziesz mógł sobie bezproblemowo zrobić. Powiedz o nawozach, czy te e, Aqua, vega, używasz tylko A i B i Flores. E, vega używam i Flores i tylko to. Ewentualnie jeszcze troszeczkę PK13, 14 używam, kiedy jest no czas kwitnienia, kiedy zobaczę te kwiatki, to im delikatnie tam dolej. Ale będzie tam dalej o nawozach, to popiszemy. Hmm. Czy polecasz żarówki LED? O, no, żarówki LED to Przyszłość, no znaczy kiedyś to była przyszłość, teraz już to jest teraźniejszość. I te LEDy no, już są coraz lepsze. Są te kolorowe ledy, te już te tańsze, są kolorowe na chipach, są. Już takie jak słoneczka to nazywam, bo to jest bardzo ładny kolor, przyjemny na oka. Nawet tu z boku się właśnie świeci lampa, którą testuję. Bardzo fajnie to wychodzi. I takie właśnie LEDy bym wam polecał. A to tam dalej powiemy coś jeszcze. Słyszałem, że hydroponika poza tym, że przyspiesza roślin, rośnięcie roślin i powiększa plony, ale i osłabia wartości kwiatu. To prawda? Wszystko Sat Mercy napisał. Wszystko zależy od tego, czym karmimy roślinę, bo w glebie roślin gleba jest tylko nośnikiem dla korzeni i miejscem. Które oddaje, nie oddaje, no bo wszystkie te sole są rozpuszczone w, w wodzie. A gleba jest tylko miejscem, gdzie te korzenie są zaczepione, co pozwala roślinie się nie przewrócić i utrzymać. I też trzyma tą temperaturę. A cała pożywka jest rozpuszczona w wodzie. W glebie może być tak, że jest materia organiczna, ona się rozkłada i uwalnia powoli. Te substancje, ale do wody, nie do powietrza, tylko woda jest nośnikiem. Jeżeli dostarczymy roślinie w wodzie odpowiednie składniki, czy to w nawozie mineralnym, czy to w nawozie jakimś bardziej organicznym, czy tam dzięki rybkom, to będziemy mogli zapewnić jej tyle, ile ona potrzebuje, bo nawóz to nie tylko NPK, takie trzy podstawowe pierwiastki. Ale to są inne, śladowe, które są i potrzebne roślinie, bo jeżeli roślina nie ma tych wszystkich substancji, no to będzie słabsza, będzie chorowała. I co dla nas najważniejsze, chyba że uprawiamy rośliny ozdobne, to przy roślinach, które mamy zamiar spożywać, to. Nie będą aż tak zdrowe, no bo przecież rośliny to jest pełno i minerałów, i witamin, które potem konsumujemy, żeby być zdrowie. Przecież moglibyśmy jeść samego kurczaka czy same jedną roślinę, no ale to nie byłoby dla nas dobre. Więc musimy wszystkiego po troszku. Także odpowiadając pokrótce, można zapewnić roślinie optymalne warunki do rośnięcia, żeby była zdrowa, żeby miała jak najwięcej właściwości, tylko kwestia jest tego, czym ją karmimy. Oj, oj, oj ucieka mi to wszystko. Eee, czy istnieje, Piotr, sz, 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 sząstek, przepraszam. Czy istnieje możliwość hydroponiki bez chemicznych nawozów? O, no to chyba Wam wkrótce wytłumaczyłem. Eee, istnieje, możemy eee, hodować ryby, ryby robią kupę, a kupa jest eee, wtryniana przez bakterie, które. Przerabiają w ten sposób, żeby była dostępna dla roślin. I to jest właśnie najzdrowsze, najbardziej jako. Tylko do tego mm, potrzeba mieć miejsce i potrzeba mieć możliwość karmienia i zajmowania się tymi rybami. Edelpońska dżung dżungla. Ziemia to stabilizacja. Ziemia często wchłania nawóz, ale nie oddaje go do korzeni. No, dlatego jest coś takiego, że jeśli przenawozimy, za dużo damy e, nawozu do. Wody i kilka razy to podlewamy, podlewamy, to potem występuje takie przenawożenie na liściach. Zazwyczaj końcówki liści od początku zaczynają się palić, zaczynają schnąć. Brązowiec żółknąć, to jest oznaka przenawożenia. Wtedy możemy, mamy jedną tylko szansę jak najszybciej uratować te rośliny. Bierzemy je pod prysznic, doniczkę i przepłukujemy wodą, aż w, przy pierwszym przepłukaniu w kolor wody będzie taki słomkowy. Pomarańczowy, jak mocz. A potem z każdym przepukaniem, z każdą chwilą to będzie coraz, coraz jaśniejsze, coraz bledsze, aż dojdziemy do takiego poziomu, że ta woda będzie czysta. Wtedy, gdy ta woda będzie czysta, możemy zrobić albo zmierzyć sobie EC tej wody, kiedy uznamy, że już jest na tyle niskie, powiedzmy tam 1,0, to albo to zostawiamy w tym stanie. Czekamy, aż roślina wchłonie te wszystkie. Czekamy, aż się wchłonie te wszystkie nawozy, które tam były, odpocznie sobie troszkę, przerobi to, co miała i powiedzmy tam za 2-3 tygodnie dolewamy jej troszeczkę tego nawozu. No albo no, to zostawiamy w takim stanie. Także no tak. Jakie było pytanie? A, nawóz, ale oddaje go do korzeni. No bez wody no nie odda do korzeni. Jest to ziemia taką gąpeczką, której się te sole mogą z, albo skrystalizować, albo to po prostu być razem z wodą. Karina Kulik. A co o lampach myślisz? Że zwykłe CFL dadzą radę. Chodzi o, mi dokładnie o Philipsa, to nie znam tych nazw. Nie mówcie mi dokładnych modeli, ja nawet swoich lamp nie pamiętam jakie to są modele. Da radę z yy, nich uprawiać. tysiąca. temperatura świetna. Tak. No, Im wyższa temperatura świetna, tym większe z... Temperatura świetna wyraża to, ile w danym świetle jest jakiej, jakiego pasma. Czyli, jeżeli im będzie wyższa temperatura tego światła, to przysłowie o temperaturę, no bo to nie parzy, to um, im wyższa, powiedzmy tak, od 5-6 w górę, no to jest przeznaczona lampa na wzrost. Czyli to światełko jest takie białe. Takie jak można powiedzieć, słońce w. w w zenicie. to jest bardziej białe niż, niż żółte, tak jak o zachodzie czy o poranku. A z kolei, jeżeli mamy takie bardziej pomarańczowe to światełko, barwa około 3500, to wtedy jest y, przeznaczone to na kwitnienie takie fazy. Ale są lampy, które są przeznaczone full spektrum, że mają w swojej długości zawarte i na y, kwitnienie długości i na wzrost, także to zostało tak zbalansowane, że że się trzyma. Także takie takie lampy jest najlepiej kupować. Szybko odpowiem Wam na te pytania i przejdziemy dalej, bo tutaj część rzeczy mam wypisanych, które chcę Wam też opowiedzieć, a poniekąd zadajecie pytania. Fajnie, cieszę się. W ogóle cieszę się, że tyle osób przyszło, bo nie spodziewałem się. Bałem się, że będę mówił sam do siebie, dlatego taką karciochę przygotowałem sobie, żebyście ewentualnie, ci, którzy nie mogli, oglądali sobie w późniejszym czasie tą transmisję. Mm, mi EgroDzik. Jaka temperatura pożywki? Temperatura pokojowa. Nie może być za, za zimna. Wiadomo, że jeśli mamy 20 stopni, to ta woda będzie miała 19, powiedzmy i 8,5, coś takiego. A jeżeli jest problem z temperaturą w miejscu uprawy, ocieplamy sobie czy to styropianem, czy wełną, nasz pojemnik. Tak, żeby, tak żeby no było ciepło. Żeby na przykład ktoś w piwnicy różne rzeczy trzyma, czy w jakichś innych nietypowych miejscach, to trzeba sobie to. Ocieplić, żeby te korzenie były, ale jaka temperatura? No, ja bym trzymał tak: 17, 20, ogólnie, żeby była pokojowa. Z tego, co czytałem, to poniżej 15 już są jakieś spadki w, no, w przyswajalności przez korzenie. Ale, no wiadomo, każda roślina jest troszeczkę inna. Czy to będzie spadek przez powiedzmy całą noc, czy to będzie tylko spadek, powiedzmy, chwilowy? To są też takie sprawy. John White zamiast nawozu NPK może rozcieńczyć odchody krowy, które zawierają wyżej wymienione substancje. No dobra. Robiłem coś podobnego. Jest film na kanale, to sobie zerknijcie do playlisty o hydroponice i tam było użyte nie krowi placek, tylko było użyte mocz całej rodziny. No, parametry miał fajne, tak się mi wydawało, bo po paru dniach pH tak szło do góry, że nie szło nic z tym zrobić. Poza tym sam mocz nie jest idealnym składem, potrzebowałbym jeszcze coś do tego, ale powiem wam w tajemnicy, że może nawóz kurzy suszony no, można by spróbować. Nie próbowałem tego, nie mam tutaj dostępu do nawozu kurzego, więc nie, no krowi placek? No, próbuj. Napisz na grupie, jak Ci się udało z krowim plackiem, ale można spróbować. Jeżeli masz dobry sk dobrze skalibrowany pH-metr, wysuszyć ten krowi placek, przepuścić go y wodą, próbować można. Czemu nie? Po to tu jesteśmy, żeby się razem, nawzajem od siebie uczyć. Więc się uczmy. Piotr Sząstek. Czy hydroponika na zewnątrz ma sens? Chodzi mi głównie o wahania temperatury pożywki. A właśnie. Yy, zrobiłem coś takiego. Jest na zewnątrz dwa pudełka z tym i nie bałbym się tyle o temperaturę pożywki, bo woda jako woda tam coś tego ciepła zgromadzi. Ile bałbym się o nocne wahania temperatury, bo dałem sobie. Mm, 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 mm. Dałem sobie te. No, te sadzonki za wcześnie i. trochę mnie rozpraszam. Tu komentarze tu coś mówić. Sorry. Dałem za wcześnie te sadzonki i one zmarniały, ale na szczęście drugie mam w boksie, gdzie już pomidory są w środku, u mnie w boksie większe niż na zewnątrz. A powinno być na odwrót, skoro wcześniej je wystawiłem i są starsze, także je podmienię. Więc ja bym się obawiał, jeżeli na zewnątrz bym się obawiał, a o zmianę pH, bo woda deszczowa jest zasadowa, także po każdym deszczu trzeba by parę kropli. Tego pH sobie pH minus sobie dodawać, bo nam podniesie do góry. I bałbym się o temperatury o temperatury no, w ciągu nocy. Dla roślin, nie dla wody. Myślę, że te korzenie mogłyby sobie poradzić. No zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Nie jestem jedynym, który to testuje, także na grupę zapraszam, wchodźcie tam, zapiszcie się. Skończę live'a, zaakceptuję wszystkie. Wszystkie zaproszenia. Pro, prośby o dołączenie. Oj, ucieka mi to wszystko, przepraszam. Hydropończak ja dżungla. to nie pytania. To nie pytanie było Micho, tylko. Czadopuśniony. Ok. <grystanie> Jakub Mondraszek, jestem. Świetnie. My też jesteśmy. Piotr Chrzęstek. Johnny White już jeden taki. Był taki co do Hydrosikał. <grystanie> No właśnie, e, który, pamiętasz trochę Akcja Mocz, I jak rodzik sikał, Johnny White, nawóz kurzy ma za dużo azotu, no, ale mo no dobra, może w proporcjach ma jest za dużo azotu, ale można by go troszeczkę roz rozcieńczyć, trzeba testować, <noise> Kość się nazywa, brzydki klasek. Czy ten dyktator robi, tak robi H2, Zoom H2N? Tak, Zoom H2N. Jaki to model i jak podłączyć? Przez USB. Tutoriale na YouTubie. E, jak nazwa grupy na Facebooku? E, hydroponika i Aquaponika dla wszystkich. No wpiszcie sobie, to znajdziecie. Ok, dogoniłem czat. System uprawy następna. Mamy różne rzeczy, w których możemy uprawiać. Jedni uprawiają w pojemnikach, inni w rurach. Ale mamy takie, można wyróżnić, takie no, trzy podstawowe. Jest tego więcej. Tam podają 6, 8, 10. Już producenci się prześcigają w nazywaniu tych swoich systemów. Ale ja bym wyróżnił takie trzy na początek. No to jest nam na początek potrzebne: Dutch Pod, EBB and Flow. To jest takie jedno zalewowo-przelewowe. Nazwy angielskie, nie ma, takich, nie ma spolszczonych, nikt tego jeszcze nie spolszczył. Ja to nazywałem zalewowo-przelewowe. Czyli y, kramdyt mamy w jakimś pojemniku. Takie kuleczki. Glina wypalana w wysokiej temperaturze. Takie kuleczki się robią. I bierzemy sobie roślinkę do środka. Jakiś podajnik, który wbijamy w to od góry. Pompka. Woda jest pompowana od góry razem z nawozem. Przelewa się wszystko przez całą doniczkę i wychodzi do zbiornika, który jest pod spodem. I powiedzmy po pół godzinki cała sytuacja się powtarza. Znowu pompka do góry, wjeżdża i przelewa się. To jest dobry system, ponieważ daje odpocząć od wody rośliny jej korzeniom i jest większy dostęp tego powietrza, bo roślina do życia potrzebuje nie tylko wody, nie tylko nawozu, nie tylko światła, ale także powietrza w strefie korzeniowej. Musimy o tym pamiętać. Dlatego, dlatego jest tak zwany jeszcze system NFT przelewowy. zazwyczaj jest to rozwiązane w ten sposób, że mamy rurę. W tej rurze są powtykane rośliny co kawałek. Na początku tej rury jest pompa, która pompuje wodę albo cały czas bardzo powolutku, albo co jakiś czas yy, zalewa tę rurę do, do góry, tak żeby nie wylało się wszystko. I potem jest ta woda spuszczana i za chwilkę znowu, ale zazwyczaj jest to robione, że to się powolutku przelewa. I taki jest obiekt zamknięty. I też to nam daje dostęp powietrza do korzeni. I mój y, ulubiony system, bo najprostszy, no dobra, nie najprostszy, bo potrzebujemy do tego systemu pompkę, która będzie napowietrzała nam cały zbiornik, a jest to system DWC, czyli mamy taki zbiornik, który jest... Y Zalany wodą. Może to być zwykłe opakowanie. Jest film na kanale, jak, to z, jak zrobić sobie coś takiego prostego. To sobie zerknijcie i mamy zbiornik plastikowy, pojemnik. W środku powkładane rośliny. Włożono do tego rurka. Na końcu rurki jest kamień. W tym kamieniu wydobywa się powietrze, które ta pompka przez tą rurkę tłoczy do tego kamienia. Jak w akwarium, bąbelki wychodzą do góry i napowietrzają całą mieszankę. Także to jest, są takie trzy podstawowe rzeczy. Reszta to są takie miksy tych systemów. No, zobaczmy, jakie macie pytania. Lagi wideo? No, to trzeba sobie łącze sprawdzić. Tu wszystko pokazuje pięknie. A może poziomka hodować w hydroponice? Robiłem, tylko jest problem z zapylaczami. Trzeba mieć zapylacze, które, yy, które będą no, przylatywać i zapylać nam. Chyba, że chcecie spędzelkiem pędzelkiem latę, to jest bardzo problematyczne. Dla jednej poziomki możemy się tak bawić, ale na większą ilość jest to denerwujące. Tak samo przy papryce, czy przy innych takich, co mają kwiaty. Karina Kulik. Czy pompka musi być cały czas pompować powietrze przez cały okres uprawy? Tak, to jest częste pytanie. Ogólnie ja bym wyróżnił takie dwa sposoby. Jedna, na minimum. Minimum i cały czas pompuje. Albo załączamy sobie ją cyklicznie co godzinę. To jest jak w przypadku ryb. Ryba zużywa tlen w wodzie i potrzebuje mieć nowego. Pamiętajmy, że tafla wody, lustro, też jakoś tlen absorbuje. Także no tragedii z tym nie ma, ja bym osobiście zamontował i tak też mam zamontowane pompkę na minimum skręconą dosłownie na minimum, tylko trzeba popatrzeć czy te bąbelki wydobywają i to już wystarczy bo jeżeli zrobimy sobie tak, że będzie się załączana co chwilę, to tak samo jak z wentylacją jest cisza i nagle się coś włącza co to? co to się włączyło? i już reagujemy, już to taki niepokój w nas wprowadza, także pod tym praktycznym względem to bym wam doradził raczej, żeby tak na minimum, a cały czas pod względem prądu nie wiem, czy to nie wyjdzie czasem na to samo. Trzeba by policzyć, ale taka pompka e, moja na cztery wyjścia ma 10 W. No to to nie jest dużo, jeśli przepompować, Powiedzmy, jedno wyjście wystarczy na jeden zbiornik. Nawet bym się pokusił o taki 100-litrowy. No bo miałem taki i jedno wystarczyło spokojnie. Jeżeli się w strefie korzeniowej położyło pompkę, która była na maksa włączona, to te bąbelki tak cały czas agresywnie do góry szły, że korzenie wokół tego miejsca, gdzie te bąbelki się wydobywały, się umiejscowiły, a nie rosły w, w miejscu, gdzie te bąbelki do góry się wydobywały. Także myślę, że na 100-litrowy zbiornik, jedno wyjście jak najbardziej. I taka pompka, powiedzmy, jest 2,5 W na jedno wyjście. Są takie malutkie, fajne. One po cichutku sobie tam brzęczą, delikatnie, są z regulacją albo bez, czy to regulacja na potencjonometrze takiej gałce elektrycznej, czy to fizycznie takim pokrętełkiem, nie wiem. Zmniejsza fizycznie otwór w powietrza, w wylotu. Mr. Miron 52. Do hydroponiki tylko nawozy mineralne, naturalne fermentują. Bakterie knilne, ogólnie trudno zapanować nad pH i proporcją NPK. No tak, jest to bardzo utrudnione. Chyba, że mamy ryby, no to to się wszystko jakoś tak bilansuje. E, Johnny, John White. Tak naprawdę, keramit ma za zadanie tylko blokowanie dostępu światła. Czy nie lepiej by było e, wypełnienie wełną dookoła? Pytam, bo chcę wystartować. Startuj! Johnny, startuj! Yy, można wełną, ale to chyba cię drożej wyniesie. No są takie specjalne systemy, gdzie pomidory się bardzo często w szklarniach uprawowych e, takim, czymś, e, takim czymś robi: że mamy kostkę, malutką, taką kostkę, no malutką, no takie 10 na 10 Mamy kostkę, w której rośnie pomidor. Jak on już zaczyna przerastać, to się wkłada na większą, taką, taki worek, można powiedzieć, w którym jest wełna mineralna, tak dobrze też ubita w odpowiedni sposób. I no, może być sama wełna, ale jeżeli mamy jakiś pojemnik, koszyczek powiedzmy, mamy małą kosteczkę, wkładamy i uzupełniamy go dookoła kamyczkami. No już jak to, jak to uważa. Można też zamiast wełny użyć Fizeliny. Taka Fizelina zwykła ogrodowa. Warstwa kamyczków, Fizelina. Warstwa kamyczków. A na Fizelinie wcześniej Nasionka. Tam ile potrzebujemy. Co wyjdzie, to wyjdzie, co za dużo to wytniemy. Blokowanie światła. No, nie może być światła w zbiorniku, bo nam glony wyrosną. DJ Solo DJ Solo. Jakie lampy LED polecasz? To jest kwestia budżetu. Można kupić sobie lampę za parę tysięcy i być zadowolony. a można sobie kupić lampę taką jak ja mam z Aliexpressu. tak z Aliexpressu. jedna prosta mała lampa też daje radę, no, daje radę, ale są lepsze. Chodzi o wydajność tej lampy, ile tego promieniowania w stosunku na waty nam wyświeci, bo możemy sobie kupić pięć tańszych lamp zamiast jednej droższej, ale będzie nam pięć razy powiedzmy więcej prądu brała. No nie bez powodu te lampy są droższe, to nie jest widzi mi się producentów. Poza tym, że są solidnie zbudowane, że są że są mają lepsze parametry do świecenia, są mniej awaryjne, jest gwarancji na to więcej. No i wiemy co kupujemy, wiemy, że to świeci. a nie takie o panie, kup pan lampę. Tak na przykład przed chwilą na maila odpowiadałem jednemu gościowi. No chciałby jakąś lampę wybrać, no ale chociażby te opisy tych lamp na stronie producentów są tak lakoniczne. Nie ma napisanego, jaki to jest chip użyty. Nie ma napisanego, jaki to jest, ile to jest watów dokładnie. Wiadomo, że tu się coś jeszcze będzie różniło. Czasem piszą, że jest przeliczyk, na przykład ta lampa jest dobra, ma 200 watów i to jest zamiennik, powiedzmy, HPS-a 400. No. Musimy wiedzieć, jakie jest spektrum w, tym, w tej lampie. Musimy wiedzieć, jaki chip został użyty. No, no nie, nie da się powiedzieć, która jest najlepsza. Budżet, moglibyśmy sobie kiedyś zrobić taki, nie wiem, ranking na forum, na, na grupie. Napisać, kto jakie używa i wyciągnąć jakąś średnią. A to no, to zobaczymy. Także nie wiem, nie mogę ci polecić bezpośrednio jakiejś lampy, że kup tą, ta jest dobra. No Obseruj filmiki, zobaczyć jak co, pod czym rośnie, jakie ma parametry, jakie zasięgi. no Dużo jest parametrów. Mm, mm, mm. Gdzie my to skończyliśmy? Mineralne. Keraamzyt było. Brzydki klocek. Fajną miniaturę masz. Tego nie widać na streamie. Zobaczcie sobie w komentarzach. Brzydki Klocek pyta, ile Panie płacisz za ten prąd, co te lampy doświetlają? Powiem Wam, że to nie jest dużo. Jeżeli mamy lampę 100W, to sobie pomnóżcie potem ile macie tam więcej, ale mamy lampę 100W, powiedzmy na taki box 60 na 60 cm i powiedzmy, że za prąd płacimy 50 groszy za kW, to y Godzina, godzina, godzina świecenia kosztuje nas 5 groszy w takim czymś, no to pomnóżmy sobie to, no żeby łatwiej liczyło 10 razy dziennie, no mamy 50 groszy dziennie, razy 30 dni to jest 15 złotych jest to dużo a jeżeli mielibyśmy więcej tego, no to sobie pomnóżcie razy ileś powierzchni więcej, razy 4 no to już masz, masz 60 zł. no a nie są inne ceny inny jest przelicznik Siły nabywczej, pieniądze, także to też nie ma na to co patrzeć. I produkty mają też inną cenę w stosunku do tego, także. No. A niektórzy uprawiają takie inne rzeczy, co się bardziej opłacają. E, Michał, a kokos nie jest spoko jak na pierwszy, pierwszą, pierwszą hydroponikę? Powiem, powiem ci, Michał, że nie robiłem nigdy w kokosie. Nie robiłem nigdy w kokosie, nie miałem z tym styczności że osobiście. Jeżeli nie zacznie się rozkładać. Można by, ja bym osobiście wziął normalnie, klasycznie kostkę z, z wełny w koszyczek, obtoczyć dookoła kamyczkami. No, no to, jest, to jest najbardziej klasyczny sposób. Po co wydziwiać na początek? Zawsze się ma takie plany, a ja zrobię lepiej, ja tutaj będę miał takie piękne te rośliny, to, to oni się nie znają. A potem przychodzi co do czego, tu jakiś parametr się rozjechał, tu się coś stało innego, tu chciałem unowocześnić, tu nie wyszło i... No, klasycznie chyba lepiej. E, Michał, a kokos to też hydro i może używać bioodżywki. W kokosie chodzi o to, żeby on się nie rozkładał. A jeśli weźmiesz kokos, to on ma taką funkcję jakby zaciągania, tak jakby przez kapila kapilary się jakby z niego robią. Nie wiem, czy to dobrze rozumiem, że z tym kokosem Ci o to chodzi. I to nie. Zrób sobie normalnie, klasycznie. Adamniki. Lepiej samemu zrobić cały pakiet do DWC, samemu czy kupić cały zestaw. Jeżeli samemu, to podpowiedź, jakie mniej więcej koszty można koszty można uzyskać. Na początek, po co się pchać w koszty? Nie wiadomo, czy się to komuś spodoba, czy nie. Kupić sobie z ja mam 32-litrowy, tam wchodzi mi 4, 5, 5, chyba 4. No, nie wiem, 5 albo 4 butelki 5-litrowej wody. No, i na to sobie rozrabiam wszystko. Nie zajmuje to dużo miejsca. Zobacz sobie link na kanale, tam masz napisane, jak sobie zrobić, nagrany film, jak zrobić, sobie takie, jak zrobić sobie takie naczynie uprawowe. Nie jest to proste, nie jest to trudne. Bierzemy sobie zwykłą otwornicę, robimy otwory, wyszlifujemy dookoła, żeby potem te korzonki, jakbyśmy chcieli wyciągać naszą uprawę, nie. nie się o to. Ja bym zrobił sobie na początku samemu, a potem to jakieś takie większe można sobie kupić jak najbardziej. Albo z, bardziej ekonomicznie byłoby sobie zrobić po prostu z rur. Rury PP, koniecznie, tylko PP, nie jakieś inne, bo z innych się będzie wydobywać szkodliwe substancje. No po to to uprawiamy, że to w, w miarę zdrowe było, że to było jakąś alternatywą dla tych produktów, co są w sklepach. No. No, to zrób najpierw, potem możesz się zakupieniem. Kazimierz Wielki. Ile czasu hydroponika skraca czas uprawy w porównaniu do uprawy w ziemi? To też zależy, jakie się użyje komponenty do tego. System uprawy też jest ważny, nawozy, jakie się użyło jakie jest czy to jest oświetleniem pełnym, słonecznym, czy jakimś sztucznym. Nie będę wam ściemniał, nie mam dokładnych badań na temat tego, ile procent, czy to jest 30%, czy to jest 50%, już nie pamiętam. Czytałem kiedyś takie coś, wiem, że jest szybciej, ale jak, o ile, nie wiem. Ostatnio na grupie było fajne zdjęcie, był pomidor taki do klatki piersiowej, a drugi był w kubeczku takim, do no, picia takiego z automatu, w takim kubeczku, i był na dwie wysokości tego kubeczka. I autor pisze, że to zostało posadzone w tym samym czasie. Tylko jedno było w hydro to duże, a w kubeczku było to małe. Na pewno wielkość kubeczka sprawiła to, że też nie urósł tak bardzo. No, no dobra, no to byłoby 30% różnicy, czy tam ileś. A tutaj było no, dość znacznie. Nie ma blokady w, dla korzeni. W systemie hydroponicznym, tak jest to w ziemi, bo w ziemi musi się przebijać, szukać tego miejsca, wyciągać za tą wodą, patrzeć gdzie to jest. W hydroponice, no idzie jak w, jak w masło, no bo woda jest naturalna substancja. Także nie wiem, ile jaka jest różnica. Michał Marsz, hydro, tanie ledy. Mars, hydro, tanie ledy i dają radę. No zobaczymy niedługo, czy dają radę. Podobno dają. Zobaczymy. Piotr Chrząstek. co sądzisz o fogoponice? System, w którym korzenie zawieszone są we mgle wodnej. Mhm. Fogoponika jest ciekawą sprawą. Tak, piszesz. Mamy roślinę, zbiornik w środku jest pusty. O, jest tam powiedzmy style wody, i jest tak zwany zamgławiacz. W nawilżaczach jest to stosowane. Rozbija falami dźwiękowymi wodę. A w tej wodzie jest rozpuszczony nawóz i osadza się na. E, no, na korzeniach. No i dzięki temu jest zwiększona ilość absorpcji powietrza. No, tak to jest zrobione. Jest OK. Tylko ja bym się zastanowił przy tym, czy będziemy mogli mieć na tyle szczelny zbiornik, żeby przy tej. E, bo wiadomo, że to się będzie wydobywać. Jakaś cyrkulacja tego musi być. Nie może to na przykład tylko w tym miejscu, a reszta zbiornika będzie, nie będzie miała tej mgły tak równomiernie rozprowadzać, Także jakaś cyrkulacja tu musi być. Także trzeba to jakoś szczelnie zrobić, żeby to nie wychodziło na zewnątrz. Fajna sprawa. Podobno troszeczkę bardziej awaryjna, w zależności od tego, jaki się zastosuje ten zamgławiacz. Ale mi się podoba to. Kiedyś to spróbuję. Ale na większą skalę. Hmm, raczej, raczej jako ciekawostkę bym to traktował. Jeżeli by to ekonomicznie miało sens, to w farmach pomidorów czy ogórków to już by było stosowane. A to nie jest stosowane. To coś o tym mówi. Może jest wydajniejsze? Powinno być. Co um, to, to było? DJ Solo, DJ Solo. Ja zrobiłem. Aha, zrobiłeś DJ Solo lampę swoją. Dobrze, no jak się sprawdza, jak rośliny pod tym rosną, czemu nie? Co tam dostaje? No próbować tylko, nie? Yy, remont serwis. Elo, myślę, że jak wełny jest za dużo, to źle trzyma wilgoć i się grzyb może wdać. Tylko, że pamiętajmy, że kontrolujemy poziom wilgoci. W tych farmach są czujniki też zawarte i wiadomo, może być selektywnie podlewane. Że w tym, na, tę, na tą końcówkę już nie dajemy więcej, bo jest za dużo wilgoci. A wilgoć wiadomo, jest no, nośnikiem tego nawozu. Także, no, nie, ja bym się raczej nie, nie bał. W naszych uprawach bym się raczej skupił na tym, żeby wełna była tylko punktem startowym, punktem zaczepienia korzeni, a reszta niech sobie idzie już w ten system, który wybraliśmy. Czy to w keramzyt, czy to w wodę bezpośrednio. Czy czeka, aż woda przepłynie przez niego. Ja bym raczej się na tym skupił. Michał, dwa tygodnie w przypadku konopi mi się wydaje. Próbowałeś aeroponikę? Nie, nie próbowałem aeroponiki. Aeroponika, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest coś takiego jak fogoponika, tylko że nie mamy mgły, tylko mamy tak jakby spryskiwacz, spryskiwacz ogrodowy do trawników, zamontowany w środku. I to. Pryska cały czas, no nie cały czas, w odstępach pewnych czasu pryska nam na korzenie. Jest jeden zasadniczy minus, że no, musi być pod dużym ciśnieniem ta woda, żeby to wychodziły, to, to spryskanie. I to się potrafi też zatkać, jeżeli o to nie dbamy. Kamień się wytrąci, te sole mineralne na tym i się zmniejsza prześwit. Można, no, no są właśnie to różne systemy. Jednym się sprawdzają, a innym się takie systemy nie sprawdzają. Do tego, no, każdy ma inne potrzeby. Mm. roponika to z rybami? Michał pyta, nie. Eee, roponika to jest bez ryb. Znaczy, no, pożywkę możesz mieć z ryb. To się nazywa aquaponika. To z rybami. O, odpowiedział ci. Dio, JO. gio, JO, Powietrze, Korzenie w powietrzu. DJ Solo. Michał, zrobić samą lampę. To trzeba mieć web do elektroniki, chyba. Są schematy. Z gotowych elementów można. Kupujesz gotowy zasilacz, kupujesz gotowe chipy, montujesz do tego radiator, na radiator wentylator. Jakoś to mniej więcej składasz na ramię czegokolwiek. Czy w drukarce 3D drukujesz, czy na jakimś metalowym czymś mocujesz podwieszasz. Wiadomo, no, chałupnicza robota to będzie chałupniczo wyglądać. Okej, okay, doszedłem do końca. Systemy uprawy. No to o powiedzieliśmy i o, o fogoponice tak samo. Co robisz z wełną mineralną po zbiorach? Wyrzucasz, czy jest biodegradowalne? Wełna to jest rog, rogul, rog to się nazywa po angielsku i to jest kamień. To, to jest jakoś kamień przerobiony w odpowiedni sposób. W, w, w sposób taki, że to się tak wydłuża takie kujące pręciki. Tak, ja to wyrzucam osobiście do kosza razem ze starymi kamykami, żeby nie było tam jakichś grzybów czy coś. Nie pchałbym sobie tego w ogródek czy na działkę. No bo jeżeli to jest pochodna kamienia, to to się szybko nie rozłoży. I to się nie rozłoży. Eee, to się nie rozłoży. Tylko będzie jak forma kamienia. No z czasem na pewno jakieś mikroorganizmy się za to wezmą. I... Ale nie chciałbym mieć tego na działce. Nie. Dobra, dalej lecimy. Miejsce uprawy. Miejsce uprawy. Ja wyróżniłbym takie na przykład jak okno. Okno jest najbardziej klasycznym miejscem, tutaj nie ma wiele co dania, do dodania. Różnice ewentualne temperatur mogą działać negatywnie, bo parapet jest zimny, w zimie w lecie nagrzeje się od słońca, te różnice mogą być znaczne. Jeżeli będziemy mieli ciemny pojemnik, to od słońca nam się z zewnątrz też to nagrzeje, ale możemy zacząć z parapetu, najtańsza, najbardziej klasyczna wersja. Pięterko wyżej to jest już balkon. Na balkonie mamy więcej miejsca, możemy te uprawy nie tylko rozłożyć na podłodze balkonu, ale tak samo na ścianach balkonu. Tak zwana uprawa wertykalna, czyli będziemy mieli piętra jedno, drugie, trzecie, czwarte. Powiedzmy w rurach, będzie nam woda szła tak. I już dojdziemy do, do zwiększenia ilości uprawy na balkonie. Możemy mieszać hydroponikę z ziemią, nie w jednym systemie, tylko tutaj coś w ziemi, tutaj coś w hydroponice. Ale powiem wam, że takie mieszanie, tak jak teraz ja sobie tak pomieszałem w boksie, no bo wiosna to trzeba posiać, jakieś tam rzeczy potem poprzedsadzać do ziemi. To Wam powiem, że ziemiórka zaatakowała mnie właściwie w tamtym roku, kiedy buraka hydroponicznego próbowałem robić. Boże, jak jej posmakował ten burak. Tak się namnożyło ziemiórek w domu, że no byłem w szoku. Ten burak od razu wyjechał na zewnątrz. Zabierajmy to szybko, bo zjedzą nas te ziemiórki. Jak zabrałem tego buraka, to 2-3 dni, i tych ziemiórek już nie było tak wiele. No ale uprawiamy w hydroponice po to, żeby pozbyć się tych niektórych szkodników, a ziemiórka tutaj to cały rok, nie wiem, bo no mam jakieś kwiatka zwykłego na parapecie, no to tam zawsze jakoś sobie przesiedzi. Ale z ziemią to przywiozłem, chyba ze sklepu. Także no, to jest... gleba sklepowa jest jakoś... Nie lubię Lepiej samemu sobie coś takiego zrobić. Kłopotliwe, ale warto. Yy, co to my tu mamy? Aha, balkon. No, no, na balkonie jak najbardziej możemy takie rzeczy mieć. Na dworze trzeba zwrócić uwagę na te zmiany pH w przypadku deszczu. Temperatura zbiornika, jeżeli nie jest czarny, no to ja bym się raczej nie bo Mam jeden, obydwa mam czarne. Nie, jeden mam czarny na bank, jeden mam czarny. To zobaczymy, pomierzymy sobie temperaturę, tam zrobimy filmik. Sobie. Tylko musi się zrobić cieplej. Co my teraz mamy? Połowa maja. No, to jeszcze nie jest tak ciepło. Za miesiąc sobie zrobimy, albo pod koniec czerwca. Wtedy będziemy widzieli, e, zmierzymy sobie rano, zmierzymy sobie w południe i zmierzymy sobie wieczorem. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Także, jeżeli ktoś nie ma subskrypcji, to zasubskrybujcie i ten dzwoneczek zostawcie zaznaczony i tam wszystko. Nie spamuję jakimiś głupotami, także tylko filmy w, wchodzą. Także, jeśli chodzi o miejsce na zewnątrz, to ja bym takie rzeczy wyróżnił, zagrożenia dla nich. I tutaj mam dość miejscu publicznym to i boję się, że jeśli ładnie coś zaowocuje, to może kogoś skusić. Tutaj praktycznie ludzie nie zwracają uwagi na takie rzeczy, ale no, wasi sąsiedzi mogą czy to z głodu, czy z ciekawości skosztować nie raz, nie dwa tych upraw waszych, także no, liczcie się z, też z tym. E, mamy jeszcze mm, szklarnię. To jest super sprawa. Możemy sobie zrobić naprawdę duży sklarnia, czy to foliak. Możemy sobie zrobić naprawdę duży system, system rur, czy jakichś innych zbiorników. Czy na matach to uprawiać. No jest naprawdę dużo fajnych opcji, jeżeli mamy tylko na to miejsce. U wielu z nas to no, na małą skalę, bo póki co nie ma miejsca, no albo tylko tyle im potrzeba. To sobie tak uprawia. Także no, jeśli miałby ktoś szklarnię, jak najbardziej. A jeżeli szklarni nie ma, to yy, są tak zwane namioty uprawowe, growboxy. I w tych namiotach możemy sobie uprawiać różne rzeczy. Są różne wymiary tych namiotów. Ja mam takich, w yy, jednym co uprawiam tutaj, to mam 60 na 60 cm, to co w filmikach widzicie. I no, naprawdę dużo ciekawych rzeczy można tam zrobić, chociażby jako poletko do nauki. Ale są także namioty yy, większe są namioty podłużne, na przykład 60 na 120 i taki namiot możecie sobie też zakupić i postawić w ramach szafy. Wysokie na 1,80 m na przykład. No, świetny pomysł. Albo są jeszcze większe. 1,20 m na 1,20 m. Są 2 m na 1,50 m. Coś takiego. 1,50 m na 1,50 m i 2 m na 1,50 50, m, albo 3 m na 1 m. Różne są rozmiary. Także to są świetne miejsca. Są naprawdę wysokie. Na 2,20 na przykład. No. Growbox jest ok. A i tutaj mam jeszcze pytanie przed live'em od widza, który napisał do mnie: samowystarczalność, a powierzchnia uprawy. To znaczy, chodzi o to, ile potrzebujemy tego uprawiać u siebie, żeby móc się wyżywić. Hm. To jest trudna sprawa, bo. Każdy z nas ma inaczej skomponowaną dietę. Jeden zje więcej jajek, drugi mięsa, trzeci warzyw. No jakoś to trzeba zbilansować. Jedni są mięsożercami, a inni są wegetarianami. I oni naprawdę dużo wtedy będą potrzebowali. Jeżeli działka nas wyżywia, Powiedzmy, taka 30 na 30 metrów. O, tak strzelam, nie bierzcie tego sztywno za, za ramę. Jeżeli taka działka by nas wyżywiła e, pod względem roślinności, to ja bym pomyślał, że raczej podobny areał e, będzie nam też potrzebny do upraw hydroponicznych. A wiadomo, że marchwi nie opłaca się, czy jakichś innych korzeniowych uprawiać w no bo musielibyśmy to wszystko w kamyczkach wyłożyć, potem te kamyczki, korzenie zostają po wyciągnięciu rośliny. Z każdej rośliny zostanie trochę tych korzeni. I te korzenie z czasem, jeżeli dalej będą widgotne, zaczną się rozkładać i zacznie nam się zmieniać parametry. Nawet jeżeli byśmy mieli to z rybkami, tak zwanej akwaponice, nie no, rybki tego nie nadgonią. to się nie, Te mikroorganizmy chyba tego nie przerobią. Dlatego korzeniowe to raczej jako ciekawostka lub w specjalnych... To jest duży nakład pieniężny, żeby takie coś pobudować. Dlatego coś w stylu pomidorów czy jakichś innych ogórków czy innych sałat, jak najbardziej to bym robił. A żeby być w pełni samowystarczalny, tylko na hydroponice, to nie. Hydroponika jako dodatek, taka perełka dla tych najważniejszych, najcenniejszych i naj, y, najbardziej wydajnych roślin. To bym, y, groch na przykład, to, to bym zastosował. Ale w pełnej samowystarczalności y, nie pchałbym się w to. Także to, to nie bardzo. Dobra, to były miejsca uprawy. Zetknijmy w komentarze. To mi ucieknie, to od razu Karinie Kulik odpowiem. A co sądzisz o growbox e, zrobionym ze styropianu? E, ze styropianu, z samego styropianu, jakiś musi być stelaż. Można by to połączyć. To możemy sztukować. W growboxie chodzi o to, żeby te ściany miał odpowiednio e, odpowiednie refleks, żeby oddawały, żeby nie marno. Inaczej. Czarny materiał pochłania nam bardzo dużo, bardzo dużo światła. I chodzi nam, żeby to światło odbić z powrotem do środka, do boksa. Dlatego stosuje się tak zwany mylar. Poprawcie mnie, jeżeli nie o, to, nie o tym mówię. To jest takie sreberko w skrócie, jakby to powiedzieć, lekko pofałdowane, tylko nie tak powywijane. Tylko ona jest bardzo malutkie, tak do szpica. No, takie są figury geometryczne, żeby zwiększyć powierzchnię odbicia światła, o to tu chodzi. I no, w stropianie, no to można by takie coś zrobić, tylko żeby to sztywne było i żeby to była możliwość otwierania. Także no, to, 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 to w, w ten sposób bym to jakoś z, zrobił. Hmm. Growbox ze stropianu plus folia, plus clay, 25 zł. No, na początek jak najbardziej. Po co się pchać w, w koszty. A z biegiem czasu, jak się spodoba, trzeba też zwrócić na tych boksach. No bo jak się kupuje, żeby ten zamek był odpowiedni, żeby ten materiał był wytrzymały, nie wiem, czy jest sens patrzeć na różnicę. Jeśli coś kosztuje drugie tyle, a jest tylko współczynnik odbicia światła od ścianki tego boksa w środku, jest tylko 10% różnicy, a kosztuje drugie tyle. Nie wiem, czy jest sens kupować takiego czegoś. No chyba, że nie mamy miejsca i potrzebujemy jakoś zwiększyć ultra. Wydajność, no, ale o 10% to nie zwiększymy. Wróćmy tam już i do komentarzy. Co zrobić z no, to nie. Jojo. Jojo. Będę czytał, przepraszam, jeżeli źle. Sam zrobiłeś swoje logo czy jest to wziąłeś. Zlecone logo. Waldek, jakbyś zrobił Aquaponikę, to jakbyś to wykonał? O przerne. Pytanie. Na taką mniejszą skalę podejrzewam, co masz na myśli. To wziąłbym sobie zbiornik Mausera 1000 litrów, zalał wodą ryby, do tego bym wrzucił pompę. Postawiłbym ten zbiornik niżej niż cały obiekt, który bym zbudował, wziąłbym rury kanalizacyjne PP z Marketu, koniecznie PP. Żeby to nie było trujące dla nas. Bo chcemy mieć zdrowo, a pod wpływem światła to wiadomo, podgrzeje się i to też więcej rzeczy by wyszło z innej. I zrobiłbym taki obieg, żeby pompa pompowała wodę do tych rur, grawitacyjnie to spływało i wpadało. Nie w, delikatnie wpływało, tylko wpadało z większej wysokości do tego zbiornika. I ten, można by go w ziemi zakopać ewentualnie, wtedy też temperaturę izolacja by była z zewnątrz i wtedy ta spadająca woda napowietrzałaby to rybom i to bym ustawił sobie tam co pół godziny w zależności też od temperatury jaka jest w otoczeniu tak bym zrobił to na, na szybko no i czymś te ryby trzeba karmić safe czy nawozy mineralne są naturalne? minerały są często naturalne, mamy różne minerały, ale nawozy mineralne no, nie są naturalnym nawozem. Sama rozkazuje one y, są sztucznie wytworzone, to są różne substancje chemiczne wymieszane z sobą, no, ale to jest w formie pierwiastków, soli właściwie, y, soli różnych pierwiastków. No. Nie jest to naturalne, ale lepsze mi się wydaje y, używać, w swoich uprawach, y, używać w swoich uprawach nawozy mineralne, niż kupować jedzenie z marketu jeżeli mamy możliwość, bo nie wiemy jaki rodzaj nawozu został użyty w markecie i jakie stężenia. i no różnie to może być, zobaczcie sobie pomidory wyhodowane samodzielnie już godzinkę jesteśmy razem, świetnie ohoho, nawet do połowy nie doszedłem e, rośliny wyhodowane razem co? rośliny wyhodowane w w sklepie, ze sklepu, które zostały wyhodowane, nie są tak smaczne, jak takie wyhodowane przez nas. Nie wiem, to z hydroponiki i to z hydroponiki w przypadku pomidorów. A w zależności od sezonu są różne smaki. A nawet i w pełni sezonu różnie to bywa. Także no, chyba lepiej potrafimy zrobić sobie własną żywność. I e, Lampy z... używamy do. Ja... Mam takie proste porównanie: pomidory koktajlowe ze sklepu, a pomidory koktajlowe ode mnie z boxa. Nie zdarzyło się chyba jeszcze tak, żeby lepiej smakowały ze sklepu niż te z boxa. A mimo to, że używam lamp, podejrzewam, że te ze sklepu są jedynie ewentualnie doświetlane w uprawie hydroponicznej. Nie w... są w pełni, są ze słońca, ale są pod szkłem, a szkło wiadomo blokuje część widma, chociażby tego ultrafioletu. Uh, uh, uh. A co takiego ta ziemiórka, meszka? No takie tak, mru, m, m, muszka owocówka. Zobacz sobie na, tym, na Google. Paskudstwo. Nie, nie widać optycznie, żeby coś robiło złego, ale prawdopodobnie coś musi robić, skoro się na czymś żywi. W strefie korzeniowej. Remo serwis. Czy można łączyć w zbiorniku wiele nawozów? Tylko oczywiście trzymać C. Producenci tego nie zalecają, ale... Spróbować można. Nie, 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 nie łączyłem. Spróbować bym spróbował. No. Może być ewentualnie inne stężenie tego. Znaczy inne proporcje. No, ten producent daje więcej tego rodzaju, a ten tego. No, ja bym spróbował. Będziemy widzieć po owocach. Po owocach ich poznacie. Przykazanie działkowca. Jaka powinna być temperatura pożywki? To już odpowiadałem, Nie niżej niż 15 stopni ja bym wschodził, a najwyżej ile bym trzymał? 25. Nie wychodziłbym wyżej. Ale to trzeba dokładnie popatrzeć na jakieś badania, bo możemy sobie na razie tak strzelać. Oj, uciekło mi tutaj. Karina Kulik, z dropion folią kuchenną. O! Mąż wymyślił. No i bardzo dobrze. Zaradny mąż. Niech buduje. Wymyślił, wymyślił, ale już nie wiadomo, czy będzie chciał tak łatwo zbudować. Michał, growbox super sprawa, ale kosztowna, no jest kosztowna. Można tak za 250 zł już kupić jakiegoś takiego sensownego growboxa. Nie wiem, ile to wytrzyma. Może nawet taniej można. Hydroponiczna dżungla. E, Michał, Ziemiurka to owad, którego larwy siedzą w ziemi i podgryzają korzenie. Nikt nie lubi Ziemiurek. Jeśli pytasz, to Ziemiurka to masz, e, Jeżeli pytasz, co to Ziemiurka, to masz szczęście, że ich nie znasz. Dokładnie, bo się bardzo ładnie mnożą. O wow, Karina, ale masz super pomysł z tym growboxem, no. Jojo, ziomek, czym się zajmujesz na co dzień? Różnymi sprawami. Rodziną się opiekuje. Mamy teraz taki nietypowy czas, że umieścili nas w domach i musimy się opiekować rodzinami. DJ Solo, ja zrobiłem growbox z kartonu. No, da radę. Wydroponiczna Dżungla, na co to? Karina gratuluje. No to Karina gratuluje pomysłowości męża. Super pomysł. Hydroponiczna dżungla. DJ Jak z wilgocią w tym kartonie? O, widzicie, teraz gasła lampa. Już roślinki poszły spać. Jak z wilgocią w tym kartonie? Jak zabezpieczyłeś? Czy masz. Sen Czy masz lub skąd brałeś informacje o temperaturze BHEC wilgotności dla poszczególnych roślin, sałaty, bazylii? Nie brałem informacji o wilgotności dla poszczególnych roślin. Yy, bo aż tak nie zależało mi żeby to wprowadzać tą wilgotność, ale na przykład y, informacje o temperaturze PHEC no to trzeba przeszukiwać albo fora zagraniczne albo trzeba przeszukiwać yy, jakieś prace naukowe też zagraniczne niestety, nie wiem, w Polsce robią coś takiego? jeżeli robią to jakoś się tym nie chwalą Michał te zimiorki to jednak mam <noise> lubią kokos jednak kokos dobry jest yy. Żółty lep, trzeba zakupić. No, jeżeli chcielibyśmy, żeby się przykleił jak najbardziej też planuję coś takiego zakupić, bo to jest denerwujące. Pasowałoby je wytępić, położyć gdzieś na parapetach czy w, w boksach i będzie dobrze. Ok, doszliśmy do końca pytań.